Eli w 1066 streszczenie odcinka. Asli udało się przekonać Kerema do swoich racji. Haktanir przemyślał swoje wręcz okrutne zachowanie w stosunku Melek. Czy matka Eli wróci do rezydencji? Sprawdź, co wydarzy się tym razem w serialu. ELIF odcinek 1066. W piątek 8 października 2021 roku o godzina 14 w TVP1. Sprawdź streszczenie odcinka 1066. Kerem w 1066 odcinku Elif przyznaje przed Asli, że zbyt pochopnie osądził Melek. Obiecuje, że porozmawia z nią i da jej szansę przedstawienia własnej wersji wydarzeń. Przerażona wynikami analizy leków Humeira pilnie wzywa jednak brata do rezydencji. Safak postanawia porozmawiać z Tufanem. Prosi go, by przestał zakłócać ich spokój i opuścił sklep. Ku zdziwieniu mężczyzny, Tufan okazuje rywalowi zrozumienie. Gdy Safak i Julaid ufają, że Tufan wreszcie przestanie ich nękać, Leman nie wierzy w jego dobre intencje. Jej podejrzenia okazują się słuszne, bowiem Tufan organizuje głośne otwarcie sklepu. Zdjęcia z 1066 odcinka ELIF znajdziesz w galerii. W emisji jest już ostatni sezon Elif. Melek i Elif udało się zbiec przed ludźmi Tarika. Wiodą teraz skromne życie, widma przeszłości nie do końca je opuściły. Parla nie poślubiła Kerema, ale zachowuje się jak jego żona i pani domu. Masajd ze smutkiem przygląda się całej sytuacji, nie mogąc pogodzić się z nieszczęśliwym losem swoich dzieci. Kobieta martwi się także o Elif i Serę, które nagle zniknęły z rezydencji. W domu zjawia się za to jej siostra, Kimet Ozłem Savas, która ponad 30 lat temu uciekła z ukochanym i nie kontaktowała się z rodziną. Masajd nie posiada się ze szczęścia. Ta planuje jednak zemstę. ELIF, zobacz streszczenia odcinków. ELIF, o czym jest serial? Melek pracowała jako służąca i zaszła w ciążę z synem bogatych pracodawców. Nie mówiąc ukochanemu o ciąży, odeszła z pracy. Kenan, przekonany, że kobieta go porzuciła, po pewnym czasie ożenił się i założył rodzinę. Tymczasem Melek urodziła córeczkę. Związała się z brutalnym pijakiem i hazardzistą, który postanowił sprzedać Elif gangsterom, by spłacić długi. Melek musi uciekać wraz z dzieckiem. Jej dawna koleżanka potajemnie zabiera Elif do domu jej biologicznego ojca.